Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek SimRail i w dniu dzisiejszym, proszę Państwa, wejdziemy sobie znowu na singla, tak będziemy się przerzucać między serwerem a singlem. A dlaczego? Dlatego, że poinformowaliście mnie Państwo, że gdzieś tutaj w singlu znajduje się scenariusz zimowy i chciałbym spróbować, bo to wiecie, przez ponad 100 odcinków cały czas w okresie letnim jeździliśmy, a teraz chciałbym trochę liznąć tego zimowego scenariusza. Zobaczymy. Lato, gdzie to jest? Wszędzie lato. Dobra, to czyli to pewnie tutaj będzie. Lato. O, tu już jest jesień. I zima. I EN57, kibelek. No dobra, gramy. To ktoś z Państwa się strasznie oburzył, że jak można nazywać ten elektryczny zespół trakcyjny kibelkiem. Wyjaśniłem. To ze względu na specyficzny zapaszek, który zawsze wydobywał się z toalet. Wzmożony w okresie letnim, w okresie upałów. No i... Poprowadzisz pociąg osobowy z Katowic do Sędziszowa. Na początku sprawdź łączność z dyżurnym ruchu. No i mamy śnieg, proszę Państwa, i on sobie tutaj pruszy elegancko. Piękny skład. No tam też ktoś napisał, no jak można czekać na kibelka i tak dalej. Przede wszystkim, drogi kolego, to jest kwestia gustu, a o gustach nigdy, przenigdy się nie dyskutuje, bo to jest indywidualna sprawa każdego człowieka. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia to, tak jak napisałem, to jest też... sentyment. Ja sobie pozwolę w międzyczasie miniaturkę tutaj strzelić. Nie wiem, czy jej użyję, ale zobaczymy. W fotosyfie trochę ją rozjaśnię. To jest też sentyment. Ja pamiętam i wielu moich widzów zbliżonych wiekiem pamięta, jak kiedyś się jeździło tymi właśnie składami. Co po niektórzy nawet do dnia dzisiejszego jeżdżą, tak jak czytałem w komentarzach. Więc tu nie ma co dyskutować. No, każdy czeka na to, co tam mu pasuje. No i dobra, słuchajcie, w dniu dzisiejszym spróbuję odpalić ten skład samodzielnie, więc biegnę do szafy i tutaj trzeba baterię załączyć. Aha, bateria jest załączona, tak? Okej, no on tak szumi sobie, to tak jakby on nie był w pełni, że tak powiem, z lotniczego żargonu Cold and Dark, nie? Dobra, no zobaczmy. Dobra, co my tutaj mamy? Zasilanie jest. Czyli pantograf podniesiony jest. Zobaczmy na tył, jak to tam wygląda. O, jest tylny pantograf podniesiony. Kurczę. Czyli to tak od początku nie robię tego, tak? No dobra, no to jak pantograf jest podniesiony i zasilanie mamy, no to w takim razie... O, radiotelefon działa, a co bardzo ciekawe, bo wyłącznik radiotelefon... No nie, jak to działa? Coś tu chyba nie tak jest. Dobra, wyłączyłem go i co? No to skoro mamy zasilanie, skoro pantograf jest podniesiony, nie wiem czemu tak naprawdę. Może nie wiem. No to aktywujmy kabinę. Dziwne troszkę dla mnie to jest. No ale dobra. Teraz sobie włączymy... radio, telefon i pstryk. Niech i tak będzie. Dobrze, no teraz tak na dobrą sprawę powinniśmy ten tylny pantograf podnieść, no ale on już jest podniesiony. To byśmy, powiedzmy, mieli z głowy. Wyłącznik szybki. Nie wiem, czy ja to w dobrej kolejności, cholera, robię. No mam nadzieję, że nim ruszę i przetwornicę byśmy. Przetwornica główna. Załączona. Pstryk. No i tutaj generalnie z tego, co pamiętam, w samouczku, no mieliśmy, powinniśmy właściwie poczekać na ustabilizowanie prądu ładowania, natomiast wychodzi na to, że tutaj mamy. Dobra, no włączmy sprężarę. Nic się nie dzieje. Ja tu nic nie słyszę, żeby sprężarka się włączyła. No dobra. Wyluzujemy hamulec ręczny. Dobra.
I dodatkowo ustawimy hamulec zasadniczy na pozycję jazdy pneumatycznej. Czy ja go mogę zluzować? Nie, jeszcze nie. Sprawdzimy sobie, zrobimy test kontrolek. Tego w samouczku nie było, ale to mi się podobało. Sam sobie później kiedyś tam, później sobie robiłem. No dobra, no jak dla mnie to powinno być gitara, ale zgłośmy się. O kuźwa, ale poszło w uszy. Katowice do 42900, próba łączności. Katowice na odbiorze, słychać dobrze. Katowice, 42900 jest gotów do drogi. Dziękuję, podaję semafor. Podaję semafor, ale ja nie mogę... Ja nie mogę, proszę państwa, zluzować hamulca. Z jakiegoś względu. O kurde. I co tu się dzieje? I co tu się... Jakieś pomysły, proszę państwa? Jakieś pomysły? Radio, telefon, no tutaj... No jest okej, okay, jak dla mnie. Czemu ty się nie chcesz luzować, synu? No to bardzo ciekawa sprawa jest teraz. Co zrobiłem źle, moi drodzy? Kto mi powie, co zrobiłem źle? Tylko ci, którzy są pewni tego, tak? Bo to... chodzi o to, żeby być pewnym. Kurczę blade, no napięcie mamy. A, no może by... Teraz chyba jasne, nie? No i wszystko jasne. No, wszystko zrobiłem. Ale zapomniałem zadajnika kierunku tutaj ogarnąć. Nastawnika kierunku, przepraszam. No to ruszamy. Ja włączyłem, bo zaraz ktoś napisze, że nie mam oświetlenia manewrowego. Wiem, zrobiłem to tak trochę łatwiej, żeby było. My mamy być za 4 minuty w Katowicach, więc... Jeszcze tam z tyłu światełka oczywiście też pamiętam, też wiem, że nie ustawiłem. My sobie tutaj pojedziemy. Ale jakiś cichutki taki jest, nie? Ten skład. Tak nic nie burczy, nic nie szumi. Sprężarka, jak odpaliłem, to cichutko. Także no okej. Okay. Proszę państwa, scenariusz trwa 2 godziny 20 minut, tak przynajmniej tam było w menu głównym. My oczywiście nie będziemy tyle czasu tutaj jechać, zawrzemy się w powiedzmy 20-30 minutach ze względu na ten fakt, że ja nie mam czasu w dniu dzisiejszym na to, żeby tyle go poświęcić na Simraila, ponieważ no jesteśmy w takim, można powiedzieć, już okresie przedświątecznym, jest 23 listopada 2023 roku, trzeba troszeczkę zakupów poczynić, trzeba oczywiście na te zakupy pójść, popatrzeć, jeszcze zdecydować się na coś i tak dalej, końca nie widać. W związku z tym, no niestety, ale trzeba będzie trochę pogodzić jedno z drugim. No my tymczasem jesteśmy w Katowicach, drodzy państwo. Później będziemy kierować się na zawodzie. 100 punktów za zatrzymanie na stacji otrzymaliśmy. Jesteśmy przed czasem, więc tutaj 3 minutki będziemy czekali i ja w tym momencie mogę sobie przejść, słuchajcie, do kabiny, o 2 minuty przed czasem, no, do kabiny drugiej i tamto oświetlenie tylne nastawić, nie? Co by nie było. Po prostu zaoszczędziłem sobie ganiania od kabiny do kabiny. I zobaczmy. No ono tu. Coś czasami nie działa. Czerwony, dobra. Czerwony i... I góry nie nastawiamy na czerwony, tak? No nie, no. Tylko te dwa. No dobrze. Ja bym chciał
zobaczyć, z prawdziwą przyjemnością bym sobie wyszedł tutaj w Katowicach i chciałbym zobaczyć, jak to tam wygląda. Czy tu drzwi mogę wyjść? O, mogę wyjść, wspaniale. No i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. No cieszy mnie też to, o, są, dobra. Cieszy mnie też to, że udało mi się kibelka odpalić samodzielnie. To taka mała rzecz cieszy, słuchajcie, naprawdę. Idę jeszcze tutaj naprzód, zobaczymy. O, i może by tutaj również zrobić miniaturkę, bo jeszcze trochę czasu mamy, to być może taka miniaturka będzie o wiele bardziej atrakcyjna. Gdzie te reflektory się palą, gdzie jesteśmy na stacji. Tylko jakoś tak wykadrować, o, żeby też, bo ja muszę też przewidywać, gdzie ja chcę jakieś napisy wstawić, nie? No i też pamiętajmy o tym, że oczywiście cała miniaturka kanału Gra na Kompa ma własny layout, więc to też trzeba brać pod uwagę, nie? Dzień dobry, ale zmarznięci. Wiecie co? Chyba tu ogrzewanie trzeba jeszcze włączyć. Oczywiście, ja o tym nie pomyślałem, no ale to w końcu zima, tak? To jest w końcu zima. Więc zobaczmy, jak tutaj wygląda sytuacja z ogrzewaniem. Ogrzewanie jednostki, tak? Pyk. Oświetlenie, ogrzewanie kabin. I myślę, że to będzie dobre wyjście z sytuacji. Bo przecież mi tam zamarzną. Aczkolwiek ja pamiętam, drodzy państwo, jak jeszcze ja jeździłem sobie dawno, dawno temu kibelkami, no to rzeczywiście, to jazda tymi składami, no to był mróz po prostu, w środku było zimno, nikt tam ogrzewania za bardzo nie włączał. Ale kto się wtedy tym przejmował? Dobrze, sygnał ostrzegawczy. O, jak to ładnie brzmi, słuchajcie. 42,900, gotów do odjazdu. No i jak gotów do odjazdu? O, według rozkładu, proszę bardzo. No to jadymy, nie? No to jadymy i kolejna stacja, na której mamy zatrzymać się, to Katowice Zawodzie. Później Katowice Szopieniczce Południowe. Później Sosnowiec, a chodź tu, Sosnowiec Południowy. No i tak dalej, aż do Sędziszowa. My kiedyś, słuchajcie, bo ja to tak obiecuję, ale ciągle właśnie czasu brak, ale my kiedyś, słuchajcie, przejedziemy pełny scenariusz jakiś właśnie na singlu, zaczynając od samego początku, aż do samego końca, tylko nie wiem, kiedy to nastąpi. No to jest właśnie to, że niestety nie wiem, kiedy to nastąpi. Ale jedziemy sobie. Jak na razie cały czas ograniczenie do 40 km na godzinę. Ktoś z państwa zadał pytanie w komentarzu. Dlaczego mimo ograniczenia do jakiejś tam prędkości ja jadę niżej? Również odpowiadałem na to, bo mogę. Bo to, że jest ograniczenie, to jest ograniczenie, które mówi nam o tym, że drogi widzu, który zadałeś to pytanie, że nie możemy przekraczać tej zadanej prędkości. Natomiast ja jechać wolno nikt nam nie zabrania. Jechać wolniej, tak, niż ograniczenie. Dlatego jadę wolniej. My tymczasem możemy nieco jednak przyspieszyć. Tutaj też można jechać ciut szybciej bez konsekwencji w punktach, dlatego że do 3 km na godzinę ponad ograniczenie nie naliczają punktów. To tak powiedzmy jak w realu przy przekroczeniu prędkości, że można przekroczyć do 10 km na godzinę. Chyba że coś się zmieniło, to w przepisach ruchu drogowego to mnie poinformujcie. Natomiast my w tym momencie mamy ograniczenie do 100. Możemy zdecydowanie przyspieszyć. W Zawodzie za niespełna 2 km, właściwie to nieco ponad 1,5. No i kibelek nam się rozpędza. Ewentualnie tak jak ktoś z młodszych wiekiem widzów napisał, że to NK. No ale dla mnie to zawsze będzie kibelek, nie? I dla wielu
osób tutaj na kanale, którzy oglądają. Myślę, że szybciej nie ma co jechać, bo za chwilę będziemy musieli hamować. I my już wjeżdżamy na zawodzie. Wyhamuję do 40. I się po prostu tak wtoczymy na stację, w perony. A, do 40 miałeś hamować, Pabellusku. Do 40. Ciakuti. No dobrze, na zawodzie powinniśmy być 37. No, mam nadzieję, że zdążymy i w czasie się zmieścimy. Numer składu to 42 900, relacji Katowice-Sędziszów. Więc wszystko bardzo ładnie, pięknie. My tutaj na zawodzie, jak Państwo pamiętacie, to też jako dyżurny ruchu robiliśmy, więc znana nam jest stacja. I my tutaj dosłownie troszeczkę postoimy, otwórzmy lewe drzwi. I 8:38 mamy odjazd. Myślę, że spokojnie powinniśmy się tutaj wyrobić. 42 900 gotów do odjazdu. Już. A co mi tutaj wskoczyło? To nie stąd. Dobra, ja myślę, że mogę zamykać, bo jeszcze tutaj ogarnąć hamulec i 42 900 gotów do odjazdu. Tak jest. I odjeżdżamy znowu według rozkładu. Proszę Państwa, to jest wręcz nienaturalne w polskich kolejach. Ale tak też jest, nie? Dobrze, dajmy się kibelkowi rozpędzić 2,5 km i zatrzymamy się w Katowicach, Szopienicach Południowych. Więc elegancko. I powiem szczerze, bardzo fajnie klimatycznie jeździ się tutaj w tej zimowej scenerii. Tak patrzę, naprawdę jest bardzo, bardzo fajnie. My możemy zerknąć sobie z kamery numer 2. O, czekajcie, ja nadam RP1, bo był znak, ale on mnie prawdopodobnie nie dotyczył, natomiast profilaktycznie. Punktów nam za to nie zabierają, a za to, że nadaliśmy ten sygnał w nieodpowiednim miejscu. Natomiast, jak to mówią, od przybytku głowa nie boli, nie? Ja po prostu nie miałem szansy, żeby zauważyć, czy tutaj był jakiś znak, który mnie dotyczył akurat. Ale super to wygląda, naprawdę super to wygląda. Nowy silnik graficzny rzekomo, silnik pogodowy rzekomo. No i jeszcze tutaj taka sceneria, śnieżek, kapitalna sprawa. No i takie smaczki mnie właśnie zachwycają. Dobra, kilometr. Myślę, że spokojnie możemy już się toczyć i wyhamowywać. Może w ten sposób. A może trochę bardziej jednak. 700 metrów. Godzina 8:41. Powinniśmy się zatrzymać. Jest 8:39. Troszeczkę będziemy musieli poczekać, bo wjazd przed czasem będzie w perony. Dobra. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Skoro nie ma opóźnienia, no ale tak, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie za te 2 godziny, tak? No bo niestety, ale nie doczekamy do tego momentu. Nie ma już informacji, jak Państwo pamiętacie, tutaj kiedyś w SimRailu była informacja, że zbliżasz się do miejsca zatrzymania, a potem, że możesz się zatrzymać. W tej chwili to już tak z przyczajki, nie? Nas zbiorą tak z partyzanta. Dobra, zatrzymanie na stacji. Minutka. Musimy tutaj poczekać.
ludzie w tym czasie wchodzą, jak widzimy tutaj, i wychodzą. Bardzo fajnie to wygląda, naprawdę. Przekozacko. No i dobrze, słuchajcie, że twórcy no, spełniają takie życzenia, no jak właśnie danie kibelka, nie? Mnie to akurat bardzo, bardzo cieszy i wielu, wielu z Państwa również. No nie wszystkich oczywiście, ale to każdy ma prawo czekać na to, na co tam sobie wymarzył, tak? My jeszcze, oczywiście tutaj jest grupa osób, a myślę, że znakomita większość osób, która czeka na nową trasę. Rzekomo w kolejnym patchu ta trasa ma zostać wprowadzona i podobno ma być to odcinek Tunel Kraków. Słuchajcie, jak Kraków zrobią, to będzie kapitalna sprawa. No dobrze. Odjeżdżamy zgodnie z rozkładem. Znowu się udało, więc ja się bardzo cieszę. I co dalej? Dalej, proszę Państwa, mamy zatrzymanie w Sosnowcu Południowym. Kolejne w Sosnowcu Dańdówka, dalej Sosnowiec Porąbka, Sosnowiec Kazimierz, ależ dużo tego. Ale jedziemy. Czyli tak, na razie przejeżdżamy jedynie przez Sosnowiec Główny R52, czyli do Sosnowca Głównego nawet nie wjedziemy. Z tego co kojarzę. A później w Sosnowcu Południowym mamy postój, tak? No ale to zobaczymy, czy przejedziemy przez Sosnowiec Główny, czy nie, bo to tak z pamięci to sobie można. Długo i namiętnie. No i za chwilę będziemy mieli ograniczenie do 40 km, więc ja może bym się aż tak bardzo nie rozpędzał, żeby później zdążyć wyhamować jednak. Te 80 mogę się toczyć, ale... To tak powtarzam, żeby zdążyć wyhamować, nie? Bo za takie prędkości przekraczające ograniczenie, to nas ostro by pocisnęli. Tak konkretnie już. No jeszcze byś kawalątek... O! I tak się może toczyć. O ile nie ma... nachylenia, to nie, ta prędkość nie powinna się zwiększyć, no ale to będziemy patrzeć na prędkościomierz, nie? To też bardzo fajnie, słuchajcie, bo tutaj można jednak pobawić się dosyć długo. Przejazd przez punkt kontrolny o czasie. Bardzo fajnie. Chociaż zaraz o czasie, a widzę minutę opóźnienia. To jak to tak? W Sosnowcu Południowym mamy zatrzymać się 8.47. Jest 8.44, ale do Południowego mamy kilometr, więc na spokojnie powinniśmy dać radę, nie? Ale zacząłem mówić, że bardzo mnie cieszy to, że możemy sobie tutaj po Polsce pojeździć. Oj, przegiąłem. Oczywiście w takim tytule jak Train Driver 2 też możemy. Tam zresztą jest bardzo fajna trasa, z tego co pamiętam. Ze Zwardonia. Zwardoń, proszę Państwa, to jest miejscowość na granicy polsko-słowackiej w Beskidzie Żywieckim lub, jak to woli, teraz w województwie śląskim. No ale to dalej pozostaje Beskid Żywiecki.
No i dobrze, 45. Mamy 2 minuty do zatrzymania. 700 metrów dzieli nas od peronów. Powolutku się wtaczamy, jak widać. Równiutko 20 km na godzinę. Już nie. Ale to jeszcze możemy w ten sposób jechać. Myślę, że spokojnie powinniśmy wjechać o czasie, tylko ta minuta opóźnienia to już się zaczyna. No już się zaczyna. No. Iż to takie tam. Dobra, mamy zwiększone ograniczenie, więc ja go troszeczkę pogonię, bo coś za bardzo mi się tutaj wlecze. No ale już praktycznie wjeżdżamy w perony, więc to można go powoli zatrzymywać. Cały czas 46, jeszcze jest szansa na zatrzymanie o czasie. Sosnowiec Południowy. No, słuchajcie, na styk. Na styk, drodzy Państwo. Zatrzymanie o czasie. Cały skład w peronach, więc bardzo dobrze. Ludziki wychodzą i wchodzą. Natomiast my będziemy mogli za chwilę zamknąć drzwi. Już mamy wyjazd podany. I bardzo dobrze. Następny przystanek to Sosnowiec Dańdówka, tak? Dobrze, ja już go odhamowałem, tylko tak patrzę, żeby on mi się nie zaczął toczyć, bo to straszne będzie. 42,900, gotów do odjazdu. No i elegancko. Dajmy mu się trochę rozpędzić, tutaj ograniczenie do 40 km na godzinę, no nie pozwoli nam na szybszą jazdę, natomiast no, w rozkładzie jest to przewidziane. 8.53, Sosnowiec Dańdówka, niecałe 4 km nam zostały. No, myślę, że powinniśmy zdążyć. My go troszeczkę tam ponad te 40 przeciągniemy, tak 42 powiedzmy kilometry na godzinę, no tak będziemy się starali jechać. A, zwalnia. I pewnie jakieś lekkie nachylenie mamy. Tutaj niebawem, chociaż to za Dańdówką będzie ograniczenie do 30 na godzinę. Tutaj 70 km ograniczenie tam było wyświetlone. Ale co? Na stronie dotyczy... Oj, trochę przygiąłem. Dzwonić synu. Dobrze. Tyle możesz jechać. Nas to ograniczenie nie dotyczy? Nam nie wskoczyło? A to ciekawe. O, teraz dopiero. Dobrze, 2,5 km. A mamy 3 minuty, żeby się zatrzymać w Dańdówce. Na pozycji drugiej. Aha, on będzie przyspieszał cały czas. Dobrze. Chyba spadek jest.
jest nachylenie i dlatego mi przyspiesza tutaj, skubany. Oj, nie, RP1 nie nadałem, a widzicie, no bo się skoncentrowałem na prędkości, no i... No i takie chocki klocki. Kilometr, no 1,5 kilometra, nieco ponad. I 2 minuty, żeby się zatrzymać. No teraz to już mam pewność, że jest nachylenie, bo tak zaczął szybciutko zwalniać. No, skubaniec nie chce utrzymywać prędkości, no patrzcie, no. O, ale dobra, bo my to już będziemy musieli jednak zacząć hamować, to... To mu to umożliwimy. Z 40 to spokojnie wyhamuje. 500 metrów. No i elegancko. No i elegancko. Tutaj ludziki idą, będą wchodziły. Tutaj jakaś pani wyszła. Proszę bardzo. No, bo ja zaraz zamykam. Pośpiesz się, jak chcesz jechać z nami. Bo to nie ma to tamto. Która to jest godzina? To przed 9, tak? Jeszcze taka... Pogoda, znaczy no tak, takie światło, nie? Że jakby był wczesny poranek, bardzo, bardzo, no nie no, jest wczesny poranek, ale taki, można powiedzieć, jakby się zaczynało świtać, takie coś. No dobrze, zobaczmy dalej, Sosnowiec Porąbka, 57 mamy tam się zjawić. Dobra. I... 42,900, gotów do odjazdu. I odjazd. I tu jest ograniczenie do 70 km na godzinę. Więc możemy trochę szybciej pojechać. Ale ma być do 30. Co tak się zastanawiam, czy gra jest warta świeczki, żeby w tym momencie się tak rozpędzać, nie? Zobaczymy, co będzie. To jest dosłownie 30 metrów i będziemy wiedzieli. A, bo to jest chyba tylko ten odcinek tutaj, coś tak czuję. I dalej już będzie znowu 70. Tylko niech mi cały skład przejdzie. Tak jest. No to ciśniemy. O, złapał, kurczę, i ciśnie. Niecałe 3 kilometry. I my mamy zatrzymać się tam za 2 minuty. O, no to szczerze powiedziawszy, może być różnie. Może być różnie. Będziemy patrzeć. O-o! A, patrzcie, ale jaja, kurczę. To... Jadę na pałę. Jadę na pałę, proszę Państwa, i 500 punktów w plecy. Ale dobra, słuchajcie, no wiecie co, bo spojrzałem teraz na licznik nagrywania, jest 35 minut tutaj materiału nagranego, to ja proponuję, żeby tutaj zakończyć ten odcinek. Sceneria kapitalna.
myślę, że przejedziemy się te 2 godziny 20 minut kiedyś, nie wiem kiedy, ale tymczasem ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.